Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest reguła de L'Hopitala. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz oczywiście tablicę ze wzorami na pochodne. I teraz tak, na tablicy mamy przedstawioną pewną granicę funkcji. Mamy tę granicę dla x dążącego do pewnego a. I z góry mamy założone, że nasze a jest większe od zera, ponieważ gdyby nie to, pod pierwiastkiem tutaj pojawiłaby się jakaś liczba, może nawet ujemna, co nie byłoby dla nas dobre. I tutaj no, jest to dosyć ciekawe, dlatego że a nie jest konkretną liczbą, jest to dowolna stała liczba, która po prostu ma być większa od zera, czyli nie operujemy żadną dwójką, trójką czy dziesiątką, tylko po prostu literką a. I teraz jak się za to zabrać? Ponieważ wiemy, że nasz x dąży do a, na początku podstawimy sobie za x, który tutaj się znajduje, za każdego x, podstawimy sobie a. Czyli to będzie tak, a plus a, czyli tu będzie pierwiastek z 2a, minus, tutaj nic nie podstawiamy, tylko przepisujemy, przez a plus 2a, czyli pierwiastek z 3a, minus pierwiastek z 3a. I teraz, moi drodzy, widzimy, że jeżeli tutaj poodejmujemy, to dostaniemy po prostu wyrażenie 0 przez 0. Czyli jest to dla nas znak, że jak najbardziej możemy zastosować tutaj regułę de L'Hopitala, ponieważ powstał nam symbol 0 przez 0 i nie musimy dodatkowo przekształcać naszego wyrażenia. Gdyby powstał nam na przykład symbol 0 razy nieskończoność, musielibyśmy tak przekształcać to wyrażenie, aby powstało nam 0 przez 0, bądź też nieskończoność przez nieskończoność. I teraz jak to zrobimy? No więc ja sobie zapiszę tutaj równa się i tutaj je będę kontynuować. Zapisuję sobie na górze tutaj symbol, który mi powstał, czyli 0 przez 0, a na dole literkę duże H jako znak, że korzystam teraz właśnie z reguły de L'Hopitala. I teraz, moi drodzy, będę liczyła pochodną osobno z licznika i z mianownika, chociaż mam ułamek i kusiłoby mnie zrobienie pochodnej ilorazu, to właśnie reguła de L'Hopitala pozwala mi zrobić pochodną osobno z licznika i z mianownika. I teraz, jako że widzę, że tutaj znajduje się dosyć sporo pierwiastków, więc już sobie zapiszę tutaj, ile wynosi pochodna z pierwiastka drugiego stopnia. To jest po prostu 1 przez 2 pierwiastki z x. To mi pomoże oszczędzić troszeczkę czasu. Tę pochodną możecie sobie wyprowadzić, jeżeli nie macie jej w tablicach, ale myślę, że na pewno już wcześniej się z nią spotkaliście. I teraz tak. Pochodna z tego pierwszego pierwiastka to będzie pochodna złożona, ponieważ wyrażenie pod pierwiastkiem nie jest tylko x, tylko czymś więcej, więc muszę na początku policzyć pochodną z funkcji zewnętrznej, czyli z pierwiastka, czyli to będzie 1 przez 2 pierwiastki z a plus x, czyli jak liczę pochodną z funkcji zewnętrznej, to funkcji wewnętrznej, czyli to, co jest pod pierwiastkiem, nie zmienia. I teraz daję razy i liczę pochodną z funkcji wewnętrznej, czyli właśnie pochodną z a plus x. Pochodna z a jest 0, natomiast pochodna z x jest 1, czyli mam 0 plus 1, czyli 1. Minus pochodna ze stałej, 2a jest niewątpliwie stałą, tym bardziej pierwiastek z 2a jest stałą, czyli to będzie 0. Przez. I tu podobnie jest pochodna złożona, czyli muszę na początku policzyć pochodną funkcji zewnętrznej, czyli pierwiastka, czyli to będzie 1 przez 2 pierwiastki a plus 2x razy pochodna z funkcji wewnętrznej, czyli pochodna z a to jest 0, a pochodna z 2x to jest 2, minus i pochodna z stałej pierwiastek 3a to też jest 0. No i tutaj dostaliśmy dosyć ciekawe wyrażenie i chciałabym na początku, zanim będziemy wyciągać wnioski, troszeczkę je uporządkować. Na początku skrócę tutaj, czyli tu będzie 1, tu będzie 1. Zer już nie musimy pisać, ponieważ zera nie zmienią nam nic w naszej funkcji. I teraz tak, czyli będę miała tutaj 1 razy 1, to też będzie 1, czyli będzie 1 przez 2 pierwiastki z a plus x przez 1 przez pierwiastek z a plus 2x. I teraz, jeżeli dzielę sobie ułamki, to mnożę przez odwrotność tego ułamka, który znajduje się tutaj, czyli będzie to po prostu tak, 1 przez 2 a plus x razy pierwiastek a plus 2x przez 1. Jak już mówiłam, te zera możemy sobie tutaj
o nich nie pamiętać. I teraz zobaczycie, że tutaj możemy sobie pomnożyć góra razy góra, dół razy dół. I będzie i limes x dąży do a i będzie pierwiastek z a plus 2x przez dwa pierwiastki z a plus x. I teraz jest ten etap, kiedy ja ponownie sprawdzam moją granicę, czyli ponownie wstawiam moje a do wyniku, który mi tu powstał i zastanawiam się, czy to już jest mój koniec zadania, czy mogę podać jakąś odpowiedź, czy nadal mam stosować regułę de l'Hôpital. No i jak wstawię, to będzie co? Będzie a plus 2a, czyli tu będzie pierwiastek z 3a przez 2 pierwiastki z a plus a, czyli 2 pierwiastki z 2a. No i moi drodzy, chciałabym teraz usunąć niewymierność z mianownika, bo wiem, że a jest większe od 0, więc na pewno mi tutaj nie da w mianowniku 0, więc to jest już praktycznie moja odpowiedź. Z tym, że właśnie teraz dokonuję takiej kosmetyki matematycznej i chciałabym tutaj właśnie usunąć niewymierność, czyli mnożę przez pierwiastek z 2a, czyli to będzie pierwiastek 3 razy 2, czyli będzie 6a kwadrat, przez 2 razy 2a. Czyli to będzie, możemy sobie tu nasze a wyłączyć, bo pierwiastek z a kwadrat to jest a, czyli a pierwiastki z 6 przez 4a i te a tutaj się redukują i ostatecznie dostaniemy pierwiastek z 6 przez 4. I chociaż mieliśmy tutaj wynik z literką a, na końcu dostaliśmy konkretną liczbę, pierwiastek z 6 przez 4, który niewątpliwie jest już wynikiem mówiącym, że ta granica istnieje i wynosi dokładnie tyle. Cóż, moi drodzy, ja Was zachęcam do obejrzenia innych pozostałych filmów związanych z regułą de l'Hôpital. Bardzo dużo przykładów znajduje się na naszym kanale. Jeżeli chcecie poćwiczyć, to jest naprawdę dobra rzecz, którą powinniście zrobić. Jeżeli pojawiły się tutaj jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, to nie wahajcie się, nie czekajcie i wszystko wysyłajcie na adres mailowy, który podany jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.